za bardzo idziemy w życie wygodne, to możemy zatracić siebie, możemy zatracić wartości. Wszystko jest aż za bezpieczne. Jeżeli zaczniemy czuć się wyżsi od kogoś, to wtedy jesteśmy gorsi od niego. Tak, tracimy czujność. Wtedy relacje dają bardzo dużo. W górach jest wszystko to, co kocham. Także samochód, jeśli stoi przy schronisku i nie zostanie zwieziony w czasie opadów, to po prostu go nie ma. Czyli absurdalne przepisy, które oczywiście wielu łamało. Uczyć się cały czas pokory, a pokory najlepiej uczą sytuacje codzienne. I co tam widzisz w tym świecie drugim? A globalizm zabiera nam niezależność. Za głupotę płacimy my sami. Ratownik nas przyniesie, nieważne w jakim stanie. A im trudniej, tym większa satysfakcja. Można byłoby na to spojrzeć na zasadzie jednego wielkiego problemu. Przestrzeń do pisania piosenek. Samochód zaczyna ci się zsuwać, jedzie tyłem, na zablokowanych kołach, nie możesz zrobić nic, nie działa kierownica, nie działa hamulec, nie działa gaz. Wiecie, że nas uratował Bóg, pisany przez U otwarte? Dalej przyglądasz internet w poszukiwaniu cudownego przepisu na lepsze finanse czy zdrowie? Czas zacząć działać i wziąć odpowiedzialność za swoje życie. Zdobądź wiedzę od ekspertów, zainspiruj się historiami innych ludzi i otwórz się na nowe możliwości. A najlepszym do tego miejscem będzie konferencja Grzegorz Kusz i przyjaciele, którą organizujemy już 2 grudnia w Wieliczce. To właśnie na takich wydarzeniach mnóstwo osób, w tym ja, odmieniłem swoje życie. Zdobądź wiedzę, cenne kontakty i zainspiruj się do zmian. Weź udział już teraz, zarezerwuj miejsce w najniższej cenie. Cześć, z tej strony Grzegorz Kusz, witaj na kanale w kolejnym odcinku. Dziś wyjątkowe studio plenerowe, a moim gościem jest Piotr Kukla. Cześć wszystkim. Cześć Grzegorz. No cześć, cześć. Myślę, że musimy najpierw powiedzieć widzom, że ty też jesteś naszym widzem. I dokładnie. Od tego się wszystko... Od tego się wszystko zaczęło, ta cała historia, że sobie pisaliśmy na Instagramie, bo Piotr nas ogląda. Mhm. No i tak od słowa do słowa okazało się, że Piotr jest gospodarzem prowadzącym schronisko w górach. I nie tylko to schronisko prowadzi, ale mieszka w tym schronisku. Tym, które właśnie widzicie tutaj z naszej strony, mieszka w tym schronisku cały rok z całą rodziną. Dokładnie. Ja powiedziałem, nie, no to jest niemożliwe, a on mi to przyjedź sprawdzić. Zapraszam. No i przyjechaliśmy. Jesteśmy tutaj, no to Piotr, czy to wszystko prawda? Co tak. Mówię? Jeszcze więcej, bo oprócz tego, że tu pracuję, mieszkam, to jeszcze się tu wychowałem. Taka historia nietypowa może, bo tylko kilka rodzin tak naprawdę w Polsce żyje takim sposobem, ale tak tutaj ta historia właśnie wygląda, tak nas tutaj... Pan Bóg ulokował w tym, a nie innym miejscu i w tym właśnie miejscu staramy się zrobić wszystko, żeby turyści, którzy tutaj do nas przychodzą, pracownicy, którzy z nami pracują, my sami czuć się jak najlepiej po prostu. W warunkach typowo górskich, często trudnych, ale właśnie dlatego pięknych. Mhm. A powiedz, dla tych, którzy nie znają się tak dokładnie na górach, ja powiedziałem, że jesteśmy w schronisku Klimczak, tak? Miejscu, tak. Ale jak dokładnie to się wszystko nazywa i gdzie to się znajduje? Bo ja tu mieszkam, ja mieszkam w Bielsku aktualnie i mieszkam dosłownie w linii prostej, to pewnie powiesz, że może 5 kilometrów? Może być mniej. Może być nawet mniej. W linii prostej, to chłopcy od szybowców myślę, że spokojnie policzą. Tak, tak. Tutaj tych szybowców często na niebie się pojawia sporo i faktycznie z Bielska są tutaj w chwili. Czyli to jest dokładnie miejsce, jakby to nazwać? Między Bielskiem a Szczyrkiem? Jesteśmy między Bielskiem a Szczyrkiem, dokładnie. Szczyt góry Klimczok z 1117 metrów nad poziomem morza, a schronisko zapożyczyło nazwę od tego właśnie szczytu, a tu w tej chwili znajdujemy się na Magurze. Mhm. 1109 metrów i 1060 jest schronisko. Mhm. Jesteśmy w środku sezonu turystycznego, no bo tak trzeba powiedzieć, tak. Bo nagrywamy końcówką lipca. Mhm. Ten materiał ukaże się pewnie troszkę później, ale będziecie mogli te promyki słońca, które tutaj widać, jeszcze sobie z nich korzystać. I widzimy za nami tutaj z boku, że mnóstwo tutaj turystów się przechadza, czy to wycieczki szkolne, czy to prywatne osoby. Mhm. Ile osób tutaj dziennie potrafi się przewinąć przez to miejsce? No, ruch turystyczny tutaj w górach jest bardzo falowy. Zależy od wielu czynników, na pewno od pogody, od sezonu też oczywiście. Od różnych eventów na przykład na dole, bo to też skupia ludzi czasami akurat bardziej tam niż w góry, więc jest to bardzo różnie. Ale myślę, że taki przedział od jednego turysty dziennie do 1000 to jest taki... Fajny przedział taki od jednego turysty. Precyzyjny. Był taki dzień, że był faktycznie jeden turysta? Bo jak mówisz, że jest taki przedział, to się zdarzało. Co to, jakaś burza ogromna? Tak, tak. Takie dni się zdarzają głównie w sezonie takim jesienno-zimowym, głównie listopad, grudzień, często kolejna Szyndzielnie, która jest tutaj niedaleko i nią właśnie największa ilość turystów wjeżdża. Powoduje, że mamy tutaj ten ruch właśnie z kolejki i okres listopada i potem kwietnia to jest okres, kiedy oni mają remont tej kolejki. Dlatego wiadomo, że to jest poza sezonem, jeszcze ta kolejka
jest nieczynna i wtedy faktycznie jest ten okres, gdzie tych turystów jest najmniej. Zdarza się, że do schroniska przyjdzie jeden turysta. Ale praca w schronisku polega na tym, że niezależnie od tego, czy jest jeden turysta, czy jest ich tysiąc, to atmosfera musi być, musi, nie musi, ale robimy wszystko, żeby ta atmosfera była zawsze taka sama. Nieważne, czy jest ich bardzo dużo, czy jest to jeden turysta. Taki najciekawszy przypadek to jest przypadek, myślę, że bardzo symboliczny, bo jeden turysta przez cały dzień zdarzył się nam, jak byłem jeszcze małym dzieciakiem, i zdarzył się w Wigilię. I to był turysta, który przyszedł faktycznie późno, raczej małomówny. Przyszedł akurat w momencie, kiedy jedliśmy kolację wigilijną. Zapukał. Ten niespodziewany gość. Tak, to było myślę, że gdzieś koło godziny 19, więc wtedy już przed zamknięciem. Ale już sobie siedzieliśmy na sali, tam mama przygotowywała jeszcze rzeczy, czy już zaczynaliśmy jeść, nie pamiętam. I jako małe dziecko pamiętam, że on usiadł przy tym stole, bo mama go zaprosiła do tego pustego talerza. Trochę się czuł nieswojo, trochę fajnie, ale raczej mało mówił. Zjadł jeden posiłek, zupę, bardzo podziękował, powiedział, że się posilił i wyszedł. I myślę, że symbolika takiego zdarzenia powoduje, że jednak odzwierciedla to niesamowicie to, co się dzieje po prostu w schronisku, w górach i całą tą właśnie pracę. Często słyszę i widzę na koszulkach taki slogan, który nawet można powiedzieć, że stał się takim marketingiem. W górach jest wszystko to, co kocham. I to jest fajne. Fajne, że to się rozpowszechnia, bo jednak ta turystyka, mam takie wrażenie, że coraz więcej ludzi jednak chodzi po górach. Tak. Ty może powiesz, jak faktycznie to wygląda. No i pytanie, czy faktycznie, dlaczego ty się tu znalazłeś? Tak troszkę zrobiłem taki rozbieg, nie zadałem tego pytania na początku, żebyś się trochę rozgrzał. Jasne. Skąd w ogóle ta decyzja, żeby jako, wiesz, ludzie marzą o domu z ogródkiem, ludzie marzą o apartamencie w centrum Krakowa, czy Warszawy, tak, czy innego miasta. A wy po swojemu spełniliście takie marzenie? To było marzenie, czy to był przypadek? Jak to się zaczęło? No bo tego nie wytłumaczyliśmy. Faktycznie jeszcze. Tak, to wielowątkowe jest, więc trzeba to rozbić na kilka etapów. Pierwsze się odniosę do tego, w górach jest wszystko, co kocham, bo w moim przypadku w górach jest wszystko, co kocham, ale też wszystko, co kocham, jest w górach, bo tu jest moje wszystko. Większość ludzi ma wszystko na dole i idzie w góry, żeby to, co tam jest i to kochają, żeby to zobaczyć. Ale też część rzeczy mają na dole, które też kochają przecież, prawda? Bo w miastach mają swoje życie i też mają tam sporo rzeczy, które są bliskie ich sercu. A ja mam praktycznie wszystko tutaj. Ja się nie różnię niczym od innych ludzi. Mam takie same marzenia i dom z ogródkiem też mi się marzy. Może kiedyś zobaczymy. Rodzice przyszli tutaj w 92 roku. Mieli wcześniej doświadczenia pracy w schronisku. Mama. Natomiast była taka okazja. Wcześniejszy gospodarz po prostu schodził. No i było schronisko, które było tak jak dzisiaj nawet wystawione na przetarg. Chodzi o wyposażenie, bo schroniska są w organizacji, która się nazywa Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze na zasadach dzierżawy. I rodzice złożyli właśnie ofertę, mieli doświadczenie, mieli jakiś tam wkład własny, bo kończyli wcześniejszą działalność w postaci kwiaciarni. Więc wtedy w 92 roku próg wejścia finansowy nie był aż tak duży. Byli w stanie to ogarnąć. Zaczęli to wszystko po troszkę odświeżać, remontować i tak dalej. Wiadomo, obiekt jest ponad 100-letni, więc zawsze pracy jest dużo. No i ja urodziłem się w 93, więc znalazłem się tu przypadkiem i nie przypadkiem, bo jeżeli rodzę się w takim, a nie innym miejscu, to znaczy, że tak jak powiedziałem na początku, ja wierzę w to, że Pan Bóg nas tutaj ulokował i coś tutaj mamy do zrobienia. Najfajniejszą rzeczą, jaką można zrobić dla drugiego człowieka, to właśnie okazać mu pomoc. I tą właśnie pomoc, często niekoniecznie finansową, jesteśmy w stanie dawać. Ale dorastając, miałem wybór. Mogłem iść do miasta i poszedłem, bo zacząłem studia w Krakowie. Zszedłem stąd, z rodzicami to już ustaliliśmy. Mieszkam z powrotem w drugim domu, czyli okolice Limanowej, więc pozdrawiam wszystkich z Limanowej znajomych, bo połowę życia dzieliło właśnie nam Limanowa i ten Klimczok. Ale w pewnym momencie jednak zaczęło brakować tych gór, zaczęło brakować klimatu, tych ludzi, tych trudności często i świadomie postanowiłem, że wracam, ale miałem wtedy narzeczoną.
i dzisiaj jest moją żoną, wspaniała osoba. I dzięki niej właśnie wróciliśmy tutaj razem, bo podjęła się też pracę tutaj razem, wspólnie budowanie naszego życia. I jest to tak, że częściowo był to taki wybór z góry, ale ostatecznie był to wybór świadomy, dlatego jesteśmy szczęśliwi, że po prostu wybraliśmy to z tymi wszystkimi trudnościami, a takie schronisko jest dokładnie takie jak małżeństwo. Bierzesz to ze wszystkim. Ze wszystkim. Z trudnościami, z przyjemnościami. Mhm. Czy ich jest więcej, jednych czy drugich, to nie ma znaczenia. Po prostu trzeba sobie każdego dnia poradzić z codziennością, która przychodzi. Mhm. To jest najfajniejsze. A im trudniej, tym większa satysfakcja. No mówiłeś o tych latach 90., kiedy tu rodzice przyszli, później ty się urodził w 93. Tak, a teraz kolejne pokolenie tutaj rośnie, bo masz już rodzinę. Opowiedz trochę więcej, bo to się zatrzymało. Tak. Historia zatoczyła krąg. Mamy trójkę dzieciaczków. I na razie, póki jeszcze nie chodzą do szkoły, jesteśmy w stanie organizować życie tutaj, będąc po prostu cały czas w pracy, bo tego schronisko jednak wymaga od gospodarza, żeby być cały czas na miejscu. Jeśli jest większa ekipa, to na zasadach zarządzania nią, ale w większości przypadków na zasadach po prostu stawania z całą ekipą ramię w ramię i po prostu działania wspólnie. Więc w tej chwili jest taka możliwość. Jak będzie kiedyś, zobaczymy, co życie przyniesie. A dzieciaki w jakim wieku? Jest rok, 2 lata i 5. Rok, 2 i 5. Mhm. No to malutkie. Malutkie, maluchy, tak, no, tak. Maluchy. To myślę, że dla tych, którzy mówią, często mieszkając w mieście, gdzie jest wygoda, gdzie jest wszędzie blisko, się to mówi tak, że wszystko jest bezpiecznie, że mama mieszka 3 dzielnice dalej, że wszędzie samochody, bolty, taksówki i tak dalej. Tak. Wszystko jest aż za bezpieczne, czasami się wydaje, że my... Tak, że my tracimy mamy, czujność. Tracimy czujność, bo oddajemy to zarządzanie naszym życiem, tak to powiem, dokładnie, bardzo technicznie, w inne ręce. A tutaj jednak ta czujność musi być, mimo że po lewej mojej stronie mamy stację GoPro, tak? Chłopaków, GoPro, macie może 100 metrów do nich. Górskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe, chłopcy mega doświadczeni, bo tutaj akurat rejon Klimczoka jest dosyć dużo, dosyć mocno obciążony ruchem turystycznym, a z nim się wiążą też czasami wypadki różnego rodzaju i są na miejscu po prostu cały czas, żeby pomagać. Czasem zdarzy się, że oni pomagają nam, bo faktycznie nawet przy takim przygotowaniu, jak jesteśmy przygotowani w schronisku, potrzebujemy tej pomocy, a czasem działa w drugą stronę. My pomożemy im przy jakichś awariach technicznych, na przykład jakiegoś tam sprzętu, który trzeba naprawić tutaj na miejscu szybko, chociaż zaplecze techniczne chłopcy mają niesamowite, więc działa to po prostu w dwie strony. Czyli dla wszystkich jest bezpiecznie, dla turystów i dla was też może taka forma troszkę bezpieczeństwa, że macie blisko domu taką ekipę wyposażoną i doświadczoną. Dokładnie. No to mam pytanie takie, które wiąże się choćby z tym turystą, który pojawił się u was w Wigilię. No i właśnie, tych osób jest, bo to był jedyny wtedy tego dnia. I tego dnia mówimy, akurat, że od 1 do 1000 osób dziennie was... W sumie od 0 do 1000 trochę się pomyliłem o jedną osobę, bo zdarza się, że nie ma nikogo, ale to naprawdę bardzo rzadko. To bardzo rzadko. No i właśnie, czy idziemy w tym kierunku, że może po pandemii, może to był taki moment, że część osób, no bo widzieliśmy to w miastach, że ludzie mają zamknięte lasy, czyli absurdalne przepisy, które oczywiście wielu łamało, na szczęście, zdroworozsądkowo. Ludzie pragnęli po tej pandemii i częściej chodzą w góry, czy znowu nie doceniają tego, bo jest to otwarte i wszystko można i wszystko działa? Jakbyś to ocenił? Ruch na przestrzeni tych 30 lat, może nie pamiętam pierwszych 5 czy 10, ale wiem, jak to wyglądało. Czyli tak długoterminowo ogólnie na razie. Nie różni się jakoś bardzo. Różni się typ turysty, który przychodzi, bo czasem są to grupy, czasem jest to turysta indywidualny, czasem jakieś tam grupy zorganizowane, czy korporacyjne nawet. Ale na pewno widzimy wzrost ilości osób indywidualnych, takich turystów, którzy chodzą. Myślę, że to ma związek też z rozwojem takim technologicznym, bo i mapy w telefonach, i lepsze latarki, i lepszy sprzęt, lepsze buty, ciuchy, to powoduje, że możemy po prostu zajść dalej w trudnych warunkach. To rodzi też na pewno jakieś zagrożenie, bo jeśli masz wszystko i wydaje ci się, że już jesteś dobrze przygotowany, idziesz w surowe warunki, które są często bardzo trudne, to faktycznie to może być złudne, bo jak nie masz sprzętu, to jesteś przezorny, zostajesz tam na dole. A jak masz sprzęt, ale jeszcze nie masz doświadczenia, to tutaj może być pewien zgrzyt. Dlatego bardzo ważne jest przygotowanie takie przede wszystkim informacyjne, żeby wiedzieć, znać szlak,
żeby mieć naładowany telefon, żeby go niepotrzebnie zużywać baterii gdzieś tam na jakieś gry w czasie trasy. I zdrowy rozsądek po prostu. A dodatkowo, żeby mieć jednak na uwadze to, że idąc w góry, idziemy w takie środowisko, które pierwotnie jest środowiskiem naturalnym nie tylko zwierząt, ale też człowieka. My się wywodzimy z takich właśnie terenów. Założyliśmy kiedyś miasta i do nich poszliśmy, żeby było wygodniej po prostu, żeby wszystko było na miejscu. Ale to dlatego wszyscy ci ludzie szukają tego czegoś, czego tam nie ma. Czyli właśnie prostoty, natury, tej prostoty. Chyba to jest to. Ciągnie nas do tego właśnie. I jednak musimy wiedzieć o tym, że w tych warunkach będziemy się czuć bardzo dobrze, ale skorzystajmy z tego, co dzisiaj daje nam rozwój technologiczny. Wykorzystajmy to z głową i wtedy możemy być naprawdę w górach bezpieczni. Możemy skorzystać z tych gór jak nigdy w innym czasie i może być naprawdę fajnie. Tylko właśnie przygotowanie takie niezależne, żeby mieć ze sobą maksymalny sprzęt, który można zapakować do plecaka, jeśli się to świadomie zrobi. Mniej może jakieś czekolady. Więcej może jakiegoś plastra, jakiegoś bandaża w razie czego, żeby sobie poradzić w nagłych takich wypadkach albo pomóc komuś, bo to też jest bardzo ważne, żeby nie być obojętnym. I wtedy naprawdę może być niesamowita przygoda. Myślę, że to w bardzo jest, prosty sposób. Że ta praktyka jest potrzebna. Tutaj apelujemy o to. Wpadło mi do głowy takie pytanie, jak mówiłeś o tym właśnie, że jednak wywodzimy się stąd, a poszliśmy do miast budować, żeby nam było blisko. No i ty mówisz, że byłeś w Krakowie, studiowałeś, ale te 30 lat jednak twojego życia są związane prawie, tak? Tak. Tak można powiedzieć, że od momentu... Z małymi przerwami na szkołę. Z małymi przerwami, oczywiście od momentu, kiedy się w głowie zapisywało, no bo za małego dzieciaka to jeszcze nie pamiętamy tego wszystkiego, no ale te 20 kilka lat na pewno, 25. Jak ty tu jesteś? Jesteś w takim właśnie spokoju, w takiej naturze, a potem jedziesz do dużego miasta. To są takie dwa odrębne światy? Ty widzisz, że ten świat gdzieś tam jest inny i ci ludzie, niektórzy zabłądzili i dlatego przychodzą tu, bo tam inne wartości są, a tu są inne. No nie wiem, czy ty to widzisz? No bo jesteś dwoma, można powiedzieć, tak nogami w mieście. Tak, no bo mam przekrój tego, mam pełny obraz jakby tych światów. I co tam widzisz w tym świecie drugim? Kurczę, dużo myśli teraz. No, dobrze. To jest ciekawe pytanie bardzo. I myślę, że tendencja jest taka, że to raczej częściej ludzie z miasta idą w góry i szukają tam tego czegoś, czego im brakuje, niż na odwrót. Mimo wszystko. W mieście na pewno jest wygodnie, jest wszystko wszędzie. Można narzekać na jakiś tam hałas i tak dalej, ale na pewno jest to życie wygodniejsze. Tak wszystko mamy pod ręką. W górach piękna natura rekompensuje nam praktycznie wszystko. I nawet brak wygód. Ale myślę, że ja jeszcze dodatkowo, oprócz tego, że te góry mam na wyciągnięcie ręki nie tylko z poziomu samych gór i natury, ale też z poziomu pracy w tych górach, to jednak widzę takie coś, że im bardziej się człowiek zmęczy, tym bardziej jest zadowolony. I to góruje gdzieś nad tą wygodą. Jeżeli za bardzo idziemy w życie wygodne, to możemy zatracić siebie, możemy zatracić wartości. W mieście z różnych stron ludzie się zjeżdżają w jedno miejsce, więc wiadomo, że ta multikulturowość danego regionu po prostu się ściera. To jest z jednej strony fajne, ale z drugiej strony gubi pewne takie bardzo głębokie wartości, których my wszyscy szukamy. Wszyscy ci ludzie, którzy tutaj spotkacie na szlaku, właśnie tych wartości szukają, do nich dążą i nie spotkają tutaj turysty, który by nie zadawał sobie takich pytań fundamentalnych po prostu właśnie. Fajnie jest mieszkać w mieście i trzeba czasem wyskoczyć w góry. I fajnie jest mieszkać w górach i trzeba czasem wyskoczyć do miasta, pojeździć ruchomymi schodami. No tak. Myślę, że tu nie można się zatracić ani w jedną, ani w drugą stronę. Tak. Mówiłeś o tych osobach, rozmawialiśmy tutaj, że tu przychodzą wszyscy, że w górach jesteśmy wszyscy równi. Pełny przekrój społeczeństwa. To jest pełny przekrój społeczeństwa, ale fajnie to mi się spodobało i to zapamiętałem, że natura nas wszystkich równa, tak? Że ta góra jest trudna dla każdego z nas. Dokładnie, tak samo. Tak samo można powiedzieć. Oczywiście fizycznie każdy jest inaczej przygotowany, ale jeśli ktoś dzisiaj wykonuje normalny zawód, tak jak ja byłem normalnym chłopakiem z bloku i wiesz, pracowałem wiele lat, normalne rzeczy robiąc, tak? Z listonoszem, pracując na fabryce. Tak. I ktoś, kto po prostu sobie pracuje na fabryce, przychodzi sobie tutaj i przyjeżdża tu na przykład prezydent. Przykład. Dokładnie tak. Były to takie historie? Może prezydenta nie, ale na pewno ludzie, którzy są postrzegani za jakieś ikony albo ludzie na wysokich stanowiskach, są tutaj i to jest najciekawsze, że oni są tutaj
pewnie teraz nawet. Pośród wszystkich ludzi. Usiądziesz gdzieś tam na ławce przy kawie z kimś i okazuje się, ten jest tym, ten zaczyna tą drogę, ten już ją dawno skończył, jest na emeryturze, czasem przedwczesnej, czasem w wieku 30 lat, czasem w wieku 70, albo na odwrót, że 90-latek gdzieś tam pracuje jeszcze, bo chce. I to jest właśnie fajne, że tu wszyscy jesteśmy równi, bo w ogóle wszyscy jesteśmy równi. I to jest chyba najważniejsze, że jeżeli zaczniemy czuć się wyżsi od kogoś, to wtedy jesteśmy gorsi od niego. A jeżeli każdego traktujemy tak samo, czyli najlepiej jak potrafimy, bo nie ma ram, które określają, jak masz człowieka traktować, żeby go traktować dobrze, i jedynie właśnie w ten sposób, że traktujesz go najlepiej jak potrafisz. Po prostu, jak człowieka. Mhm. To jest fajne, dlatego że tutaj w schronisku każdego możemy właśnie w ten sposób traktować. Po to tu jesteśmy. Jeśli nie w ten sposób, to nie w schronisku. Jest milion innych zawodów, które możemy wykonywać. Ale właśnie nie na zasadzie biznesu, gdzieś tam patrzenia tylko na pieniądze. Bo jest coś takiego, że jeśli biznes jest tylko dla pieniędzy, to bardzo szybko upadniesz. Ale jeśli w nim nie ma pieniędzy, upadniesz tak samo. W inny sposób, taki troszeczkę tu finansowy, tu mentalny. Ale jednak. Dlatego zawsze to musi być właśnie wyważone. To musi być coś jeszcze dodatkowe. Ale patrzenie na drugiego człowieka właśnie jak na równego sobie i po prostu człowieka zawsze przynosi pozytywne. A pamiętasz jakieś szczególnie jakieś rozmowy, spotkania tutaj, tu na szczycie, tutaj w schronisku, na tych ławkach, na tych łąkach, tutaj wokół z kimś? No, na pewno tych rozmów, dzisiaj nawet wspominałeś, że czasami się rozmawia się z turystami, którzy tu są na chwilę, przychodzą na 15 minut, a niektórzy tu przychodzą na tydzień, tak. Bo tu po prostu śpią u ciebie, korzystają, chodzą na szlaki, są to czasami wycieczki jakieś szkolne, więc masz jakieś takie rozmowy, które pamiętasz do dzisiaj? W ogóle pracując w schronisku bardzo trudno jest wyjść z tej tak zwanej bieżączki. Jest bardzo dużo rzeczy do załatwienia, do zrobienia, zorganizowania i bardzo łatwo jest się w tym zatracić. Nie ma tu Lidla 100 metrów. Nie wiem, nie chodzę tu po górach. Ale trzeba jedzenie przywieźć. Żartuję wszystko. Oczywiście, bo najbliższy Lidl jest, wiem gdzie jest, jest tam w okolicach Szczyrku. Mhm. Ale bywamy tam też, także jesteśmy też na dole. Czasami ludzie myślą, że jesteśmy taką cichą chatką gdzieś tam w górach, która nic nie wie, nie? Natomiast musimy się dostosować do wszystkich przepisów, takich samych jak każda inna instytucja czy obiekt na dole. Natomiast wracając do twojego pytania, to myślę, że z tych rozmów, które pamiętam, to każda rozmowa z każdym jednym turystą, z każdym jednym człowiekiem jest po prostu wyjątkowa, bo każdy ma swoją wyjątkową historię i zwrócenie uwagi na danego człowieka jest po prostu wyjątkowe. To jest najpiękniejsze i polecam to każdemu, żeby skupić się na każdej jednej osobie, którą masz możliwość po prostu z nią porozmawiać, żeby się po prostu naprawdę na niej skupić. Bo każdy z nas ma coś ciekawego do przekazania. To umiejętność uważności. Na pewno. I umiejętność rozmawiania, rozumiana jako słuchanie, tak. co jest w ogóle rzadkie. Dokładnie. Często ludzie mówią, ja umiem rozmawiać. Mamy dwoje uszu, dwoje oczu, tylko jedną buzię, także warto to właśnie w taki sposób używać. Może dwa razy częściej powinniśmy słuchać niż mówić. Dokładnie. Patrzeć, czasami wzrokiem jesteśmy w stanie komuś pomóc. Tak. Wystarczy mimika twarzy i ktoś potrafi się poczuć lepiej, bo jeżeli ktoś jest przy nas, to możemy mu pomóc fizycznie, ale czasami przez szybę możemy komuś, nie wiem, mrugnąć oczkiem choćby nawet i nie wiem, odjeżdżającym dzieciakom na jakąś wycieczkę pomachać, mrugnąć okiem, uśmiechnąć się i dodajemy im otuchy, bo to jest dla nich coś nowego, oni się stresują. Powiedziałeś mi jedną ciekawą rzecz dzisiaj i myślę, że warto, żebym wspomniał. Ty powiedziałeś, że w Polsce mamy cztery pory roku, a tu ich nie ma. Że te cztery pory roku tutaj są tylko w kalendarzu. Co miałeś na myśli? Bardzo długa zima powoduje, że skracają się okresy wiosny, jesieni. Jesień jest bardzo piękna w górach, ale trwa ogólnie dosyć krótko, pod warunkiem, że faktycznie jest ładna pogoda. Wiosna bardzo szybko przechodzi w lato. Tutaj zima w tym miejscu potrafi, taka typowa zima z mrozem i śniegiem potrafi trwać od gdzieś połowy października do początku maja, więc to jest długo. I śnieg, mróz, wiatr, ogólna taka plucha i ciemność. Trwa po prostu bardzo długo. Mhm. I takie okresy powodują, że człowiek jest, wiadomo, trochę przygnębiony tą pogodą, trochę taki zdepresjonowany, ale wtedy relacje dają bardzo dużo. Właśnie rozmowa z tymi, którzy są na miejscu, z rodziną, z dziećmi, z żoną, z rodzicami.
Ważne są właśnie relacje, te, które są na co dzień, bo można szukać sukcesów gdzieś zawodowych, a mieć bardzo niefajne relacje w domu i życie traci sens, traci smak. Mhm. A dbanie właśnie o te relacje podstawowe i o tą codzienność powoduje, że nieważne, gdzie będziemy pracować, nieważne, co będziemy robić, będziemy po prostu szczęśliwi. Nie będziemy szukali czegoś w świecie, jeśli mamy to u siebie w domu. Niekoniecznie w samym sobie, ale po prostu w bycie, jakim jest rodzina. A rodzinę poznałem. Dzisiaj mieliśmy drugą okazję się poznać tu na miejscu i dostaliśmy po raz kolejny ucztę śniadaniową, tak mogę powiedzieć, więc podziękowania dla wszystkich, którzy tu pracują i dzisiaj tu nie widać rodziców, ale też wszystkich pracowników, którzy są w kuchni i przeważnie ich nie widać, ale robią tą czarną robotę bardzo potrzebną. Mhm. No to jeszcze się przyczepię tej zimy, mimo że mamy piękne lato i jest nam tutaj ciepło, aczkolwiek siedzę w bluzie, bo wieje mocno. Zawiewa nam. I powiedziałeś, Piotr, że jest 10 stopni różnicy, często. Odczuwalnej, nie wiem czy fizycznie tyle, ale odczuwalnej na pewno. 10 stopni między Bielskiem? Choćby nawet właśnie Bielskiem, ale ogólnie miastem, a taką wysokością, na której jesteśmy. Niesamowite. Choćby nawet przez sam po prostu wietrzyk wiejący sobie prosto z między drzew. Ja jestem ciekawy, co tu się dzieje w zimie właśnie u ciebie i o to zapytam, bo pamiętamy ostatni grudzień, ostatni grudzień. Gdzie sypnęło bardzo mocno. Ja wtedy wyjeżdżałem na narty do Włoch pierwszy raz w życiu i właśnie wyjeżdżałem, więc cały ten tydzień mnie nie było, kiedy w Polsce był ten taki śnieżny Armagedon, tak można powiedzieć, bo bardzo dużo śniegu spadło. No to opowiadaj, co tu się działo i jak wy jesteście przygotowani na te okresy, no bo jednak jesteście tu wiele lat, więc to was już chyba nie zaskakuje. Nie zaskakuje nas to absolutnie. Lubimy lato. Natomiast w zimie organizujemy sobie pracę w taki sposób, że jeśli nie ma tego ruchu turystycznego, bo ruch turystyczny w zimie jest głównie faktycznie w ładne weekendy, w momencie, kiedy ta droga jest też przez nas utrzymana, jest faktycznie troszkę większy, ale jeśli chodzi o okresy zimowe, to staramy się raczej organizować właśnie jakieś pobyty, turnusy takie zimowe, czasem narciarskie, czasem po prostu takie zimowiska, czasem nawet białe szkoły do nas przyjeżdżały, które po prostu były tutaj tydzień i normalnie miały salę lekcyjną zrobioną na sali. To jest bardzo falowe właśnie. Trzeba w danym sezonie zobaczyć, co się dzieje, jaki jest trend i dostosować się do niego. No bo nigdy nie wiadomo dokładnie, jak to będzie wyglądało, czy będzie większa ilość telefonów od osób indywidualnych, żeby nikogo też nie skrzywdzić, bo jeśli na przykład przyjmiemy do schroniska grupę i turyści indywidualni nie będą mogli skorzystać z oferty po prostu schroniskowej, no to wiadomo, że będą się czuli pokrzywdzeni, dlatego zawsze gdzieś tam staramy się mieć jakiś dodatkowy pokój w sytuacji awaryjnej, że ktoś gdzieś tam faktycznie zagubi się w trudnych warunkach zimowych i ten nocleg dostanie. Ale raczej turyści też starają się być wyrozumiali i po prostu zadzwonić wcześniej, zarezerwować ten termin. Akurat nie ma wtedy, nigdy nie mamy tak, że cały sezon są te grupy, tylko jakiś tam na przykład weekend jest akurat wolny, on się akurat tak zapełni, żeby każdy mógł po prostu skorzystać, żeby nikt nie czuł się źle. Ale jak sobie radzicie w taką zimę? No nie powiem, że to była zima stulecia, no ale to była zima. Zima stulecia nie była, faktycznie. Widziałem tu, że tu ratrak stoi. Tak. Takiej zimy przed 2006 rokiem to była totalna codzienność. Tym bardziej, że rodzice zaczynając nie mieli masy sprzętu i w większości transportowali to na nogach po prostu. W plecakach jakieś tam 20 chlebów do plecaka, trochę mąki i szli w górę, zwłaszcza w momencie, kiedy w schronisku siedzieli głodni turyści, bo byli na noclegu, więc trzeba było to wszystko zorganizować. Ale zasypywało wtedy faktycznie bardzo mocno i zawiewało, bo sam śnieg, na przykład 2 metry śniegu plus wiatr daje 2-3-metrowe, 4-metrowe zaspy w niektórych miejscach. Także samochód, jeśli stoi przy schronisku i nie zostanie zwieziony w czasie opadów, to po prostu go nie ma. I raczej do wiosny. Dlatego w którymś momencie udało się nam ale jednak ratrak zorganizować. I dzięki temu jesteśmy w stanie utrzymywać drogę dojazdową. I po prostu przywozić to albo skuterem, to zaopatrzenie, albo czasem nawet samochodem, jakimś duże koła na łańcuchach. Mhm. A to też powoduje, że łatwiej jest w zimie dostać się też do tego schroniska, czy do schronisk, które są dzisiaj właśnie, bo szlaki są bardziej utrzymane. Natomiast no, turyści też wiedzą o tym, widzimy, że to rozumieją. Jakieś tam incydentalne przypadki się zdarzają, ale nie ma co o nich mówić. Że rozumieją to, że po prostu idąc w góry muszą liczyć na siebie. Jeśli jest jakaś wygoda, to z niej skorzystać, ale jeśli nie ma, to być przygotowanym też na wszystko. Mhm. Bo jeśli 1000 ludzi pójdzie w góry i będą chcieli skorzystać z GoPro, to może się okazać, że 1000 ratowników akurat w jednej godzinie się nie zorganizuje tak szybko. Chociaż
patrząc na organizację tych chłopców, którzy są w GoPrze, to no nie wiem, może by sobie poradzili faktycznie. Ale jednak ważne jest to, żeby to była współpraca na zasadzie turysta, schronisko, GoPr. Mhm. Taka zdroworozsądkowa. Myślę, że w tym momencie warto powiedzieć o tej takiej ciemnej stronie, może nie gór, ale takiej lekkomyślności nas wszystkich, gdzie czasami mówimy, a dam radę, a przejdę w tych butach, a tak. Przecież nie muszę się tak przygotowywać, bo te wypadki, o których wspominałeś, a wspomnieliśmy o GoPrze i te trudne wypadki, lub śmiertelne nawet, mówiłeś godzinę temu o takich sytuacjach, nawet tutaj niedaleko, gdzie ratowaliście ludzi, niektórych się udało uratować, niektórych niestety nie. Zgadza się. I myślę, że to musi tu wybrzmieć, że to nie jest taka rozmowa o kimś, kto tylko tu mieszka i tu jest wszystko super, że te góry są... Góry są żywiołem. O tym pamiętać i się przygotować, bo nie wszyscy niestety z tych gór nie wracają. Powiedz troszkę o tym. Nie znam przypadku, w którym ktoś, kto wychował się w górach, czy mieszka w okolicy gór, żeby się dopuszczał takich ryzykownych akcji. Ludzie, którzy mieszkają w takich miejscach, wiedzą o tym, jak jest. Mają pokorę do gór, mają pokorę w ogóle w sobie i wiedzą, jak to wszystko wygląda. Często takie przypadki, właśnie o których mówisz, wynikają czasem z niewiedzy, myślę, że rzadziej z głupoty, chociaż też. Natomiast za głupotę płaci ten, kto sobie pozwala na coś takiego. Bo ratownik idzie ratować każdego, niezależnie od warunków i sytuacji. Oni są niesamowitymi ludźmi, bo oni oprócz tego, że ratują, to nie oceniają. To jest bardzo trudne, żeby nie wylać tego całego po prostu bagna na kogoś, kto w trampkach, krótkich spodenkach poszedł w zimie gdzieś na szczyt góry bez plecaka, w którym ma kurtkę choćby nawet, tak? Bo przeczytał książkę o morsowaniu. Okay. I ma już bardzo, całą bardzo wiedzę. Modne, jest tak? Bardzo modne. Mhm. Myślę, że też bardzo zdrowe może być, jeśli się to robi z głową. Tak. Jeśli jest się dobrze przygotowanym. Natomiast trzeba wiedzieć o tym, że za głupotę płacimy my sami. Bo ratownik nas przyniesie, nieważne w jakim stanie. Czy będziemy żywi na tym topoganie, czy będziemy martwi, to on nas zwiezie i zrobi to w maksymalnie profesjonalny sposób. Tylko kto za to zapłaci? My swoim życiem. Albo zdrowiem. Jeżeli zapłacimy życiem, to będzie cierpieć rodzina. A jeżeli tylko zdrowiem, to będzie cierpieć rodzina i my. No tak, uśmiechnąłem się, mimo że taki poważny temat, ale myślę, że powinniśmy to poruszyć, dlatego dziękuję, że o tym powiedzieliśmy. Chciałem zapytać o żonę, jak ona zareagowała na to, szczególnie w momencie, jak te dzieci się urodziły, no bo to, tak jak mówisz, było niedawno. Jak sobie też radzicie w takich codziennych sytuacjach, kiedy na przykład dzieci potrzebują, no jest zima, jest faktycznie, mówisz, zaspy są, jest ciężko zjechać, wy zostajecie, nie wiem, korzystacie z ratowników GoPru, jeśli potrzebujecie jakiejś pomocy, ci dzieciaki jakiejś pomocy medycznej potrzebują, no bo to się zdarza, tak? Coś się, dziecko po prostu przewróci się, rozbije głowę. Tak. Czy macie sami takie przygotowanie? Już nie musicie jechać szybko, trzeba do szpitala, tak jak to w mieście się mówi, lecimy na SOR, na izbę przyjęć i będziemy tam szukać pomocy? No pytam o praktyczne takie sytuacje życiowe. Ogólnie wiedząc, że jesteśmy w takich, a nie innych warunkach, bardzo dbamy o bezpieczeństwo. Nasze, turystów, ogólne zabezpieczenie schroniska, czy przeciwpożarowe, czy w ogóle ogólne. Jesteśmy przeszkoleni też z pierwszej pomocy, więc jesteśmy w stanie taką podstawową pierwszą pomoc udzielić i sobie, i turystom. Ratowników jest tutaj bardzo dużo, więc oni są po prostu dosłownie pod ręką i są nawet między turystami w cywilnym ubraniu, więc uzyskać pomoc jest tutaj bardzo łatwo. Natomiast no, my też wiemy o tym, że zdarzają się przypadki takie krytyczne, w których no, trzeba nieszablonowych rozwiązań. Natomiast no, nie ma możliwości tutaj szybkiego transportu lądowego w zimie bardzo często, więc no, jest tutaj lądowisko przygotowane dla helikoptera. Chłopcy mają to też utrzymane i wiedzą, że taka opcja wchodzi w grę w nagłych przypadkach. Natomiast to zdroworozsądkowe myślenie, podejście, takie nieszarżowanie w życiu powoduje, że tych wypadków faktycznie na szczęście jest bardzo niewiele, wręcz nie ma. Jakieś przecięcia jesteśmy w stanie ogarnąć tutaj na szybko, a wtedy można się transportować na dół, czy jakieś złamania, bo też się zdarzają w takich warunkach, czy złamane żebra, jak rozmawialiśmy, tak, akurat tak. U gospodarza, który nie miał wtedy akurat zastępcy. Czyli u taty. I po prostu szybko się pozbierał z złamanymi żebrami, pobandażował i działał dalej. To wiadomo było już parę ładnych lat temu, więc to
to też jest inna historia, ale myślę, że to jest recepta dla wszystkich, nie tylko dla ludzi mieszkających w górach, żeby po prostu uczyć się cały czas pokory, a pokory najlepiej uczą sytuacje codzienne. Jak sobie radzimy z dziećmi? Dla nich to jest frajda. Tak myślę. One nie znają jeszcze innego życia. Nie znają życia w mieście, więc myślę, że też będą musiały kiedyś spróbować i same ocenić, co im bardziej pasuje. Jak wróciliśmy z jakiejś wycieczki górskiej, bo lubimy czasami też w góry iść po prostu z plecakami. To było jedno z pytań, które gdzieś w głowie się rodziło powoli. Byliśmy już z plecakami, mamy plecaki do noszenia dzieciaków, także najmłodsze jest tutaj z przodu u żony, młodsze jest u mnie z tyłu i najstarsze już sobie idzie. Także poszliśmy na przykład na Morskie Oko, ale też na Śnieżkę. Także byliśmy i pamiętam, że najstarsza córa usiadła, jak wróciliśmy do schroniska na podłodze, położyła swój plecaczek i powiedziała, jak dobrze być w domu. Także dla nich myślę, że jest to frajda. One nie wiedzą, że to jest coś wyjątkowego. Ale z drugiej strony życie każdego człowieka jest wyjątkowe i jest wyjątkową historią. Więc jeśli będziemy umieli wyciągać pozytywne wnioski z każdej sytuacji, nawet trudnej, to wszystko może być na plus. A w drugą stronę tak samo. Także trzeba skupiać się na plusach, nie przejmować się minusami, radzić sobie w każdej sytuacji, bo wszyscy tak naprawdę jesteśmy tacy sami z tego względu, że każdy ma 24 godziny codzienności i z tą codziennością sobie musisz poradzić. Niezależnie od tego, czy to jest praca w górskim schronisku, czy to jest przeleżenie w depresji na łóżku, patrząc w sufit. To jest 24 godziny, które się jeszcze bardziej rozleka wtedy. Ale każdy człowiek ma po prostu ten czas i on z nim się musi zmierzyć. Nieważne, czy jest lżejszy, czy cięższy. On to po prostu ma i ta codzienność jest po prostu trudna. Mhm. Można sobie z nią poradzić, tylko trzeba właśnie żyć w wartościach, dbać o relacje rodzinne, bo rodzina jest niesamowita, najważniejsza. Jeżeli się ma Boga na pierwszym miejscu, to wszystko jest na odpowiednim. A wracając do pytania o żonę, jak sobie z tym poradziła, to żonę mam wspaniałą i dziękuję Bogu za nią. Pozdrawiamy żonę. Pozdrawiamy Natalię. Natomiast ona jest osobą, która też jest wychowana w kulturze po prostu ciężkiej pracy. Ona doskonale wie, żeby coś w życiu mieć, żeby coś osiągnąć, to po prostu tymi 10 palcami trzeba ciężko zasuwać. I wtedy jest ogromna satysfakcja z tego, co wypracujemy. Natomiast i ona świetnie umie się dostosować do życia z teściami i teściowie potrafią się dostosować do życia z synową i z wnukami. Także to wymaga współpracy z obu stron i na pewno jest trudne, bo wszyscy o to pytają, jak to jest mieszkać wielopokoleniowo. Jest to trudne, ale po pierwsze jest to możliwe, a po drugie jest to dające ogromną satysfakcję, jak się to uda. I nawet jeśli są zgrzyty, to te zgrzyty nas umacniają. Każdy problem nas umacnia, jeśli sobie z nim poradzimy i osłabia nas, jeśli go odpuścimy. Mhm. Znaczy jesteś otwarty z tego, co tak słucham, na ciężką pracę, na problemy, na zmianę nawet jak pogoda, bo mieliśmy taką małą przerwę, bo dosłownie w górach wiemy, że to się zmienia niesamowicie ta pogoda i mamy tutaj takie przebłyski słońca, które nas niesamowicie grzeje, no i mamy deszcz, który się przed chwilą pojawił i chmury, które pojawiły się znikąd, czyli tak jest taka niesamowita zmiana. Więc pozdrowienia jeszcze raz dla żony, która to akceptuje, wszystko to wytrzymuje. Tak jest, tym bardziej trzeba dodać, że teraz jest z dzieciaczkami i ona nimi się zajmuje, trójką dzieci, ogarnia je w taki sposób, że one są szczęśliwe, zadowolone i nawet jak są brudne na buzi, to wtedy są najszczęśliwsze. Natomiast Natalia przez wiele lat ze mną ramię w ramię równo kilkanaście godzin dziennie pracowała razem z rodzicami, żeby to wszystko wypracować, żeby schronisko odświeżyć. Jak były remonty, to kafelki gdzieś tam na ścianach ze mną jeszcze w nocy przyklejała, żeby rano móc obsługiwać turystów. Mhm. Także za to bardzo jestem wdzięczny jej i dzieciakom moim, że po prostu rozumieją to, że mnie długo nie ma, często teraz, ale czekają, nawet do 12 w nocy czekają, także jeszcze do 1 w nocy mają siłę się pobawić. No myśmy tutaj machali, jak widzicie schronisko, to tam te górne okno, tam się pojawiły twoje dzieciaki, machały do nas, więc było fajnie. Zapytam o takie
Trudne takie momenty, które na pewno są, no bo pytałem poza kamerami i to jest nie tylko dla was takie spełnienie marzeń, hobby, kontynuowanie tradycji rodzinnej, ale też biznes. Robicie, obsługujecie schronisko, prowadzicie schronisko no i nie starcza wam czasu na nic innego, więc robicie to tak dobrze, że jesteście w stanie się z tego utrzymać i robicie to jako jedyną rzecz. Czyli pracujecie tutaj, zatrudniacie pracowników, próbujecie zatrudniać, bo często to jest problem z tego, co mówiłeś. Jakie to są największe właśnie problemy, zagrożenia? No bo to jest normalny biznes, tak jak restauracja, tylko że w górach, daleko od wszystkiego, trzeba to wszystko tu przywieźć. Jak ty to widzisz przez tyle lat, jak rodzice działali i jak ty teraz działasz wspólnie z nimi, to z czym się spotykasz i co jest takie, że czasami przygryzasz język i mówisz, kurczę, to mogłoby to być lepiej, ale akceptuję, nie da się tego zmienić. Na pewno jest tak, że można byłoby na to spojrzeć na zasadzie jednego wielkiego problemu. To jest po prostu jeden wielki problem, ale taka jest idea w ogóle przedsiębiorcy, który bierze na siebie to wszystko, że bierze na siebie wszystkie te problemy, które są do załatwienia, żeby ułatwić komuś, żeby ktoś mógł przyjść odpocząć od tego, co jest dla niego codziennością, bo dla mnie codziennością jest praca tutaj, ogarnianie wszystkich tych problemów, które są tutaj, ale idę gdzieś później, wyjeżdżam czy jadę do sklepu i ktoś, kto pracuje w sklepie, przychodzi tutaj, żeby odpocząć. To jest wymienne. Natomiast problemy takie typowo logistyczne chyba najwięcej przysparzają jednak tej pracy, bo wszystko już jest ogarnięte, ale przychodzi jakaś wichura, gdzieś tam burza, gdzieś wybije jakiś prąd, coś tam spali. Na wszystko się nie jesteśmy w stanie jednak przygotować. Natomiast chyba najbardziej boli, tego się zdarza mało, ale kradzieże. To jest jednak coś, co na całe szczęście bardzo rzadko, ale to faktycznie jednak, jeżeli wsadzisz całe serce i ktoś coś po prostu sobie przywłaszczy, to boli. I boli niekonstruktywna krytyka. Taka bardzo niekonstruktywna, wynikająca może czasami z czyjegoś zmęczenia, emocji. Rozumiemy to, ale faktycznie musimy jako społeczeństwo żyjące w pięknym kraju, musimy nauczyć się umiejętnie zwracać uwagę. Bo to jest faktycznie chyba jedyna rzecz, którą my musimy poprawić, żeby mieć idealne miejsce do życia na całym świecie. To umiejętność zwracania uwagi drugiej osobie. Bo jeśli ktoś... My nie widzimy, co jest na zapleczu. Bardzo często. I często ktoś wkłada w coś całe życie, całe serce i jednym zdaniem jesteśmy w stanie go bardzo skrzywdzić, bo skomentujemy go bardzo, bardzo krzywdząco. Na przykład, że ktoś robi coś tylko dla pieniędzy, tak? Jasnym jest, że dla pieniędzy nie da się robić tylko dla pieniędzy. Praktycznie nic, bo bardzo szybko to ma bardzo krótkie nogi. Dlatego jeśli usłyszy się, że robisz coś tylko dla pieniędzy i bez żadnej pasji, to bardzo boli, a takie opinie się czasem pojawiają i z zagryzionymi zębami się je trawi i no nie odbija się piłeczki, bo to nie rozwiązuje problemu. Natomiast myślę, że właśnie takie rzeczy. Ale to, co mówiłem wcześniej, że zawsze najbardziej męczy codzienność. Jeśli z tą codziennością każdy z nas sobie będzie umiał poradzić, to wtedy będzie super, bo czasem jest tak, że duże problemy występują w takim momencie, w którym jest podniesiona adrenalina przez takie zdarzenie i to traktujemy jako przygodę. Czyli coś, co z perspektywy czasu wydaje się największym problemem życia, czasem nawet przykre sytuacje jak choroba czyjaś, nie? Bo często jest to szok, często jest to jakaś walka, która powoduje, że w toku działania nie myślimy o tym. To jest ciężkie dopiero później, ale czasem się uda po prostu z tego wyjść, więc to traktujemy się jako przygodę, ale jeśli ta praca czy ta choroba na przykład trwa bardzo długo, to wtedy ta codzienność męczy, więc myślę, że tak samo w schronisku, jak gdziekolwiek indziej, właśnie tak samo to wygląda. A to może chciałbyś coś wyjaśnić, bo powiedziałeś, że jest taka krytyka, która jeśli jest konstruktywna, to ma sens, no, ale jeśli są jakieś, no właśnie, takie zdania, które mogą podbić zaufanie do niektórych turystów, a mimo, że się staracie całą ekipą, to o jakie sytuacje chodzi? Bo może coś jest niewyjaśnione, może turyści nie wiedzą, jak działa schronisko, na jakich zasadach i o co oni by chcieli dostać, co może kojarzą, że w mieście tak jest, to też tak powinno być, a może być inaczej, bo jest dla wszystkich lepiej. To jakiś przykład, dwa przykłady z życia. Logistyka schroniska jest ogólnie bardzo trudna, bo tak jak do restauracji
też wiadomo, że biznesy restauracyjne typowo na dole są ogólnie męczące czy trudne, ale tutaj dodatkowo mierzymy się właśnie z przywozem tego wszystkiego, z zabezpieczeniem tych produktów, żeby były zawsze dobre, zawsze świeże, z przywiezieniem tego, czyli z awariami różnych samochodów, z zaopatrzeniem schroniska w wodę, co prawda to jest dość mocno zmodernizowany system i jesteśmy w stanie tej wody dosyć dużo, w dosyć dużo tej wody się zaopatrzyć, ale to jest codzienna praca. To jest codzienne dbanie o to, żeby to wszystko było, żeby wszystkie pompy, które to pompują, były sprawne, żeby w drugą stronę oczyszczalnie później były po prostu sprawne. Tego wszystkiego, tej otoczki, żeby móc sprzedać choćby nawet jakiś kubek herbaty, jest jej bardzo dużo. I teraz trudno jest o tym mówić, czasem nawet nie narzekając, bo jest tego tak bardzo dużo. Dlatego o tym po prostu się nie mówi. To się wykonuje, robi z całym sercem, z całą pasją, ale turyści faktycznie tego nie widzą. Dlatego często powstają gdzieś w schroniskach wręcz nawet awantury, że ktoś tam gdzieś za dużą cenę na przykład ustawił, czy czasem turyści miewali pretensje o to, że gdzieś tam wrzątek kosztuje 50 groszy, czy nawet złotówkę. Chociaż staramy się, jeżeli ktoś ma po prostu swój kubek tego wrzątku, bo to jest dosyć częsta sytuacja, że ktoś przychodzi ze swoją herbatą i chce po prostu wrzątek i częstujemy tym wrzątkiem, po prostu, tylko że to brzmi tak śmiesznie, częstujemy wrzątkiem. Dla turysty to jest, jak częstujecie wrzątkiem? Przecież wrzątek jest za darmo, nie? Za darmo, no pewnie. Tak. To jednak okazuje się, że ilość pracy, którą trzeba włożyć w to, żeby zacząć choćby nawet sam wrzątek sprzedawać, już jest ogromna. I niedocenienie tej pracy jest przykre. Natomiast jeżeli idziesz dalej, czyli masz już ten wrzątek, masz tą wodę, masz ten transport i tak dalej, ugotujesz coś i starasz się, żeby to było jak najlepsze, prawda? Żeby każdy mógł z tego skorzystać. Mało tego, żeby w czasie całego roku oferta, którą masz, była taka sama, żeby każdy, kto przyjdzie w czasie roku, w zimie, w lecie, na jesień, żeby mógł po prostu z tego skorzystać, bo ktoś na Instagramie zobaczy jakiś sernik czy szarlotkę, a potem przyjdzie do schroniska i jej tam nie ma, prawda? Więc tego wszystkiego jest bardzo dużo wokół, żeby ten mały zakres usług móc prowadzić. I myślę, że właśnie docenianie, ale nie tylko tutaj u nas, tylko w ogóle pracy innych ludzi, zawsze z założeniem, że za tym, co widzimy, stoi jeszcze bardzo dużo tego tła. I wtedy jesteśmy w stanie docenić po prostu pracę ludzi, że ktoś, kto jest w stanie obsługiwać, pracować i jeszcze się do tego uśmiechnąć, to bardzo dużo musi z siebie dać. Ja dzisiaj, jak dostaliśmy do śniadania super ciasto domowe, które tutaj można u was kupić, to widziałem, ile tam jest właśnie pracy, więc mega doceniłem to na pewno. I tak zmierzając powoli do końca, bo myślę, że moglibyśmy tu godzinami rozmawiać, ale dzisiaj takie pierwsze nasze spotkanie i zobaczymy, w którym kierunku pójdzie ten film i nasza przyjaźń, nasza znajomość kanałowa, która się zaczęła z YouTube'a, więc myślę, że taki nawet apel do naszych widzów, którzy mają ciekawe zawody, bo myślę, że można śmiało powiedzieć, że jesteś takim zawodem, który jest wykonywany rzadko, no bo to można powiedzieć, że prowadzisz stronisko, no to jest to twój zawód, tak. Na co dzień się tym zajmujesz. Jednak osób, które to robią, jest mało. Nie powiem, że nie ma, bo są. Więc jeśli macie i zajmujecie się czymś naprawdę ciekawym, to może przyjedziemy, może chociaż w lato zrobimy sobie kilka takich wyjazdów w Polskę, a może za granicę i pokażemy, czym się zajmują nasi widzowie. Widzę, że nasz operator Dawid potakuje i podobają mu się te pomysły, bo on uwielbia. On to wszystko, co widzicie, to właśnie on tworzy. Także mega dziękuję. Piotr, a co ty chciałbyś zostawić po sobie? Bo mówisz o tych dzieciach, pamiętasz ten moment, kiedy to ty wchodziłeś do tego świata w tych latach 90., co ci rodzice wpoili. Masz świetne wartości, jesteś świetnym młodym Polakiem. Tworzysz taką społeczność, żeby to wszystko przetrwało, żeby dla twoich dzieci, dla moich dzieci, dla dzieci naszych dzieci też, żeby to schronisko było. Ale może masz jakiś cel, może jakąś misję, może chciałbyś to ulepszyć, może coś masz w głowie, czego jeszcze nie zrobiliście, a chcecie. Mhm. Fajne pytanie, otworzyło mi faktycznie kilka takich pudełek w głowie, z których płyną dwie lub trzy rzeczy. Pierwsza jest taka, że dosyć negatywna narracja jest często, jeśli ktoś pracuje z rodzicami, przejmuje firmę rodziców albo po prostu dostaje coś od rodziców. Często jest tak, że założenie nowej firmy jest łatwiejsze, bo nie jest obciążone jakimiś wymaganiami klientów, czy rodziny, czy pracowników.
I bardzo często zdarza się tak, że to przejęcie właśnie firmy po rodzicach jest trudniejsze, bo są już jakieś oczekiwania, jest coś, co można zepsuć, może poprawić, ale można zepsuć. I jest pewnego rodzaju presja. A dodatkowo jest jeszcze znudzenie, bo jeśli wychowujesz się w danych warunkach, to chcesz coś zmienić. I widzę, że w Polsce, ale też na świecie, bo jeśli pojedzie się gdzieś do Włoch, Hiszpanii, czy Grecji na przykład, i widzisz tam małe lokale gastronomiczne, w których pracują właśnie rodziny. I tam najfajniej jest jeść. Mhm. I myślę, że jedną z tych właśnie trzech rzeczy jest to, żeby nie bać się pracować z rodziną. Bo jest takie błędne powiedzenie dzisiaj, ono jest mocno przekręcone z pięknego polskiego przysłowia, że z rodziną najlepiej wychodzi się na zdjęciach. To jest tak, jakby tylko na zdjęciach się z nimi dobrze wychodziło. To jest na odwrót, że to właśnie z rodziną najlepiej wychodzimy na zdjęciach. Mhm. I dlatego, żeby odwrócić, czy odczarować tą presję, że tatuś dał, synek wziął i sobie tam żyje. I to nie tylko w kontekście tego mojej sytuacji, ale ludzi, którzy widzę, że męczą się z tym, czy znajomi, czy nawet dalsi znajomi, że mogliby zostać w firmie, która jest wypracowana przez rodziców po prostu bardzo ciężką pracą i ona się dalej wiąże z ciężką pracą, ale jest. I tam jest włożone serce rodziców. I przejąć to po prostu, nie na zasadzie przejęcia, może źle to określiłem, ale prowadzenia tego dalej po prostu, ku uciesze rodziców, ale też ku uciesze własnej, bo to jest naprawdę fantastyczne. To jest na pewno jedna rzecz. Druga rzecz jest taka, że świat idzie w globalizm. Ogólny, na każdej płaszczyźnie. A globalizm zabiera nam niezależność, bo małe biznesy i średnie biznesy są dzisiaj najbardziej, nie wiem, czy niszczone to jest słowo, w które każdy uwierzy, choć widzę to od środka i tak jest, ale na pewno obciążone największym brzemieniem jakiegoś rodzaju. I żeby nie bać się pracować rodzinnie i lokalnie. Może myśleć globalnie, ale działać jednak lokalnie. To jest na pewno druga rzecz, która przyniesie dla nas wszystkich Polaków naprawdę duży pożytek. A trzecia rzecz jest taka, że o tym rozmawialiśmy wcześniej przed kamerami, że fajnie jest podróżować. Bardzo fajnie jest podróżować, zobaczyć świat, jak jest pięknie, jak Pan Bóg go pięknie stworzył. Jak to wszystko potrafi ze sobą grać, jakie potrafi być inne w każdym miejscu. W każdym miejscu piękne. I podróżujemy, żeby zobaczyć, poznać inne smaki, inną kulturę. Ale nie zapomnijmy o tym, że w Polsce też mamy piękną kulturę. I żeby nie przywieźć tej kultury z zagranicy, tylko żeby tą kulturę, którą mamy tutaj, wypracowaną przez naszych przodków i to w bardzo trudny sposób, nie tylko ciężką pracą, ale znacznie większymi poświęceniami, żeby ją zachować. I to jest chyba dla mnie najważniejsze, żeby nie stracić pamięci o naszych przodkach, o tym, jaka jest historia Polski i na jakich wartościach Polska była budowana. Bo to, że Polska dziś wygląda tak, jak wygląda, jest budowaniem jej na wartościach właśnie chrześcijańskich. Mhm. Czyli patrzenie na człowieka jak na człowieka, z pokorą, z miłością, z współczuciem. Chyba tak. No myślę, że powiedziałeś wszystko, co chciałeś. Te szufladki twoje na to moje pytanie się otwarły i wysypało się wszystko, co wartościowe. To przedostatnie dzisiaj pytanie, a może tak powiem, że ta ostatnia to będzie prośba dla naszych widzów, to jeszcze niespodzianka. Okay. Dla tych, którzy dotrwali, to będzie coś, taki mały prezent. To powiedz, Piotr, jak już masz tą wizję i masz tą pracowitość w sobie, oczywiście te wszystkie wartości, to za co ty jesteś wdzięczny? No bo oczywiście jesteś młodym chłopakiem, ale już trochę za tobą. I no i właśnie. Jestem wdzięczny za bardzo dużo rzeczy. Na pewno za to, że urodziłem się w Polsce. Jestem bardzo dumny z tego, że mogę być właśnie Polakiem. Że jestem w takim, a nie innym miejscu i że miałem możliwość w swoim życiu świadomego wyboru tego miejsca. Bo urodziłem się faktycznie tutaj, ale w pewnym okresie życia miałem wybór. Że trafiłem na ludzi takich jak moja żona, która pomogła mi dobrze wybrać. Że mam z nią fantastyczne dzieci.
że mam fajnych, wspaniałych, bardzo pracowitych rodziców, którzy mnie tego nauczyli. Ale to, co w tym zdaniu jest najważniejsze, to jestem wdzięczny za to Bogu. Bo to uważam, że jest całkowicie spójne jedno z drugim i że nie przez przypadek jesteśmy wszyscy w miejscach, w których jesteśmy, nawet jeśli są one trudne, bo możemy w ten sposób zrobić coś wielkiego. I dzisiaj w świecie, w którym wartości są bardzo mocno pomieszane i słowo wdzięczność może być kierowana do bardzo różnych bytów, to uważam, że wdzięczność skierowana do Boga jest najbardziej wartościowa. Bierzcie i korzystajcie z tego wszyscy, z tego, co powiedział Piotr, z tego, co najbardziej rezonuje z wami, co wam pasuje, czego wam może brakuje z tych mądrości, które przez prawie godzinę tutaj się niosły. Myślę, że dzisiaj tu zrobimy sobie pauzę, ale to nie koniec, bo widziałem, że Piotr przyniósł gitarę i obiecał, tak i obiecał, że potrafi nie tylko ją nosić, ale też z niej korzystać, więc czemu nie, Piotr? Tak. Tak? Ja wprowadzenie zrobię, bo praca tutaj powoduje, że czasem jest gdzieś jakiś moment, w którym chce się wylać to wszystko z siebie. Najlepszym wylewaniem z siebie emocji jest, wiadomo, sport, ale też wylanie tego na papier. Czasem w formie pamiętnika, czasem w formie wierszy, ale jednak cała ta tajemniczość gór powoduje, że jest przestrzeń do pisania piosenek. Czyli to są piosenki, które napisałeś sam? Piosenki, które udało mi się napisać samemu, ale one są właśnie bardzo spójne z tym, co się tutaj dzieje. I piosenka, którą wam zagram, to jest piosenka pod tytułem Anioł Stróż. Dlatego, że tutaj zaraz od Klimczoka, od schroniska, idąc w stronę Szyndzielni czerwonym szlakiem, wchodzimy w taki las bukowy. Nie przez przypadek Bóg. Mówimy na to miejsce w bukach po prostu. To jest wąska droga, kilkuset metrowa, w której bardzo wiele razy zdarzały się nam ciekawe, dziwne, trudne, niebezpieczne czasem rzeczy i bardzo za każdym razem na szczęście udawało się z nich wybrnąć w taki sposób, który myślę, że jest mistyczny. Pierwsza sytuacja to jest taka, gdzie samochód nam się zsunął po prostu, bo było za ślisko. To już była jesień późna, nie było jeszcze śniegu, ale okazało się, że na całej tafli, znaczy na całej szerokości drogi jest tafla po prostu lodu. Spadła jakaś mrzawka, zamroziło, tam akurat jest cień, zamroziło to wszystko. I teraz samochód zaczyna ci się zsuwać, jedzie tyłem, na zablokowanych kołach, nie możesz zrobić nic, nie działa kierownica, nie działa hamulec, nie działa gaz. Koła mogą się kręcić w każdą stronę, ale na pewno nie odwrócą samochodu, który jedzie po prostu tyłem w przepaść. I jeżeli powiesz komuś, że Bóg cię uratował, to co on sobie o tobie pomyśli? Każdy może powiedzieć coś innego. A wiecie, że nas uratował Bóg, pisany przez U otwarte? To znaczy drwale, którzy ściągali drzewo, zostawili wzdłuż drogi po prostu drzewo, zgubili prawdopodobnie. I samochód wziął to drzewo między koła i po prostu wyhamował, dojeżdżając do skarpy. To tak jak w kolejce nieraz na torach można zmieniać układ tych szyn. Dokładnie tak samo zadziałał ten Bóg. Dlatego mogę śmiało powiedzieć, nawet z pozycji takiej zwykłej ziemskiej, że Bóg nas uratował. To jest pierwsza sytuacja. A druga jest taka, że jeden z biegaczy, bardzo wcześniej zacząłem, ale jadąc z towarem w zimie skuterem śnieżnym, zawsze mamy ubitą trasę, po której trzeba jechać. Jeżeli zjedziesz za ubitą trasę, to tam jest 2 metry śniegu puchu. I nam się po prostu tak zdarzyło, że skuter się trochę przechylił, wjechał w ten puch, praktycznie wpadł, zapadł się kilkuset kilogramowy skuter, ale tak przodem. Próbowaliśmy go gdzieś tam manewrować, on coraz bardziej, praktycznie nie do wyciągnięcia. Raz taki skuter wyciągaliśmy dopiero na wiosnę. I w pewnym momencie, wiecie, zima taka bez ruchu praktycznie całkowicie turystycznego i z mgły nagle wyłania się biegacz. Tutaj dużo ludzi biega, bo jest niedaleko Bielsko, więc tych biegaczy jest sporo. Ale akurat wielki, postawny chłopak w krótkich spodenkach, z ogromną brodą, taką jak wiking, i podszedł do nas i mówi, ja wam pomogę. Musiał z daleka już widzieć jakoś, nie wiem, chyba mgła była, więc tak, znaczy tam mgła taka gęsta.
chwycił ten skuter, my go nie mogliśmy w dwóch wytargać, no ale my małe chłopaczki w sumie. I on chwycił ten skuter, zaparł się nogami, uniósł go tak jak w martwym ciągu i przestawił go po prostu tył tego skutera na drogę. Popatrzyliśmy się akurat z tatą wtedy po sobie, mówimy 2 godziny łopatowania, żeby to wyciągnąć, tam jeszcze towar na tym skuterze tak obwiązany z każdej strony i nagle ni stąd, ni zowąd anioł stróż po prostu przychodzi i nam pomaga. Chcieliśmy mu podziękować, ale już go nie było. Zniknął. Pewnie coś powiedział, ale byliśmy w takim jakimś szoku, że nawet nie odpowiedzieliśmy. I dlatego właśnie piosenka Anioł Stróż, która opisuje takie, tego typu sytuacje. Okej, no to słuchamy. Krętą ścieżką prowadzi szlak śnieżycy codziennych spraw. Szuka iskier radości pod lawiną trudności. Tymczasem anioł stróż rozpala płomień nadziei i ogień na mojej drodze. On mnie ogrzeje i roztopi lód, by mi iskry radości odnaleźć mógł. On mnie ogrzeje i roztopi lód, by mi iskry radości odnaleźć mógł. Zmęczony człowiek na rozstaju dróg iskier radości szukał, lecz opadł w dół. On ciągle wierzy, lecz brak mu nadziei, że jego zły los jeszcze się zmieni. Tymczasem anioł stróż rozpala płomień nadziei i ogień na jego drodze. On go ogrzeje i roztopi lód, by iskry radości odnaleźć mu. Grzeje i roztopi lód, by iskry radości odnaleźć mógł. Idziesz pod górę, a w oczy wieje wiatr. Przemierzasz tysiące zasp. Szukasz, lecz brakuje sił. Padasz na kolana i... Wtedy anioł stróż rozpala płomień nadziei i ogień na twojej drodze. On cię ogrzeje i roztopi lód, byś iskry radości odnaleźć mógł. On cię ogrzeje i roztopi lód, byś iskry radości odnaleźć mógł. Super. Dziękujemy za obejrzenie tego odcinka. Jeśli Ci się spodobał, nie zapomnij zostawić łapki w górę i subskrypcji, aby nie ominęły Cię nowe filmy. Sprawdź również pozostałe odcinki na kanale lub słuchaj ich w formie podcastu. Do usłyszenia.